Władimir Megre. Anastazja. Księga trzecia. Przestrzeń miłości. Z czym się zgadzać, chcę uwierzyć. Spotkanie z doktorem Michałem i poznanie jego zadziwiającej szkoły odbyło się po drugiej wizycie u Anastazji. Po odwiedzeniu szkoły prawie zupełnie rozwiały się moje wszelkie wątpliwości dotyczące wypowiedzi Anastazji na temat wychowania dzieci i jej podejścia do syna. Jednakże wtedy, w tajdze, wszystko się we mnie przeciw temu buntowało. Nie chciało mi się jej wierzyć. Piszę te słowa i wyobrażam sobie, jak wielu czytających to powie na głos. Jak długo można nie wierzyć? Przecież mnóstwo razy miał okazję przekonać się, że ona ma słuszność, a wszystko jedno, jak debil, nie chce zaakceptować nowego podejścia. Moja córka Polinę przysłała kasetę z konferencji czytelników. Oglądałem, jak uczony z Nowosybirska, Spierański chyba mu było, powiedział wprost ze sceny, tego, o czym mówi Anastazja, Megre nie jest w stanie do końca pojąć. On nie ma czym tego pojąć. Nie gniewam się na niego, wręcz odwrotnie. Opowiadał bardzo ciekawie, sala słuchała, wstrzymawszy oddech i dzięki niemu mogłem zrozumieć. Anastazja to zjawisko. Co tam mówić o mnie, cały czas zajmowałem się czymś innym, ale co na to ci, którzy zajmują się nauką o ziemi, o dzieciach? Ci milczeli albo tylko cicho mówili, jakby piszczeli. Nawet dzieci proszą w listach do mnie, żebym poważniej i z większą uwagą podchodził do tego, co mówi i robi Anastazja. Wierzcie mi, moi drodzy, teraz traktuję ją z większą uwagą, jednak nie mogę z nią nie dyskutować i nie mieć wątpliwości. Nie mogę, ponieważ nie chcę uważać siebie i całego społeczeństwa za kompletnych idiotów. Nie chcę wierzyć w to, że kroczymy drogą degeneratów. Wciąż staram się znaleźć przynajmniej jakieś wytłumaczenie naszego postępowania albo dowieść nieprzystawalności jej światopoglądu do naszej współczesności. Będę dążył do tego, ile starczy mi sił. Przecież jeżeli tego nie robić, przyjdzie nam nie tylko przyznać jej słuszność, ale także zdać sobie sprawę z grozy sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. Jeżeli już w ogóle mówić o istnieniu piekła, to sami budujemy do niego drogę. Weźmy choćby sytuację z wychowaniem dzieci. Opowiem o sobie i podobnych do mnie, a myślę, że jest ich niemało. Uczyłem się przeciętnie, a ojciec karał mnie za każdą dwóję. Karał, nie tylko pozbawiając wyjścia z domu i zabawy z kolegami, kupienia kolejnej zabawki, ale i ciężej, dotkliwiej. Czułem strach, strach większy niż uderzenie rzemieniem. Bałem się cały czas czegoś większego. Do tablicy szedłem niczym na szafot, a z dzienniczka wyrywałem strony. Szkolne lata przepiękne z książką. Zeszytem, piosenką jakże szybko mijają. Szkoda, że już nie powrócą. Czy przeminą bez śladu? Nie. Nikt nigdy nie zapomni tych szkolnych lat. Pamiętacie słowa piosenek wmawiających nam, jakie wspaniałe są szkolne lata? Wmawiali, wmawiali. Przypomnijmy sobie, szczególnie my, trójkowicze, a przecież jest nas większość, z jaką radością rzucaliśmy znienawidzony tornister byle dalej, gdy zaczynały się wakacje. Jak mogą być cudowne szkolne lata dla dziecka, dla którego fizjologicznie niezbędny jest ruch, a wymaga się od niego siedzenia całe 45 minut prawie bez ruchu, w ściśle określonej pozie, z rękami na ławce, jak wszyscy. Ktoś flegmatyczny, powolny może to wytrzymuje, ale ten, kto z natury jest ruchliwy, ma silny temperament, jest impulsywny, co z nim. Przecież tam wszystkich ustawia się pod linijkę, niczym roboty, bez różnicy. Siedź, bo inaczej. I siedzi tak, stara się wytrzymać te 45 minut mały człowiek, a po 10 minutach przerwy, następne 45 minut. I tak miesiąc, rok, 10 lat. Jedyne wyjście, pogodzić się z tym. Najgorzej pogodzić się w ogóle z faktem, że całe życie na coś tam człowiek powinien się zgadzać. Żyć jak przykazano, ożenić się jak przykazano, iść na wojnę, bo taka wyszła ustawa. Ślepo wierzyć w to, co powiedzą. Tymi, którzy są pogodzeni, łatwo kierować.
tylko byłoby dobrze, żeby byli zdrowi fizycznie i przydatni do pracy. A oni zaczynają pić, brać narkotyki. Czyż nie dlatego człowiek zaczyna pić albo staje się narkomanem, że pragnie się wyrwać? Choćby na moment wyrwać z klatki powszechnego poddaństwa wobec czegoś niezrozumiałego, niepojętego dla jego duszy i serca. Absolutnie nie płyną szybko te szkolne lata. Niczym tortura dłuży się każde 45 minut. Nasi pradziadkowie, dziadkowie oraz ojcowie uważali, i my też tak myślimy, że tak powinno być, bo dziecko nie rozumie, więc przemoc nad nim jest niezbędna dla jego dobra. I dziś nasze dzieci, Wani, Kouli, Saszy i Maszenki, też chodzą do szkoły, a my tak jak nasi przodkowie wieki wstecz uważamy, że kierujemy je tam w imię ich dobra, bo idą po wiedzę i prawdę. A tu? Stop! Pomyślmy razem. Czas przed rewolucją. W ławkach siedzą nasi pradziadkowie, w ten czas jeszcze niewyrośnięte dzieci. Wykładają prawa Boże i historię. Uczą, jak powinni żyć. Tych, którzy nie wkuli i którzy nie chcą sobie przyswoić jak należy podanego światopoglądu, srogi nauczyciel bije linijką po czole i rękach, przecież to dla ich dobra. Ale wybuchła wielka rewolucja i naraz dorośli uznali, że w szkołach wpajali dzieciom głupoty. Z klas i programu, won. Wszystko, co stare. Teraz wkłada się dzieciom do głów nowe, prawa Boże, totalne brednie. Człowiek pochodzi od małpy. Załóżcie czerwone chusty, stańcie w szeregu, deklamujcie wiersze, sławcie, sławcie komunizm. Więc sławili, deklamowali i pionierzy oddawali cześć dorosłym. Za szczęśliwe dzieciństwo nasze dziękujemy ci, ojczyzno kochana. Tych, którzy nie dość się starali i tym razem bili, sądzili publicznie, pozbywali się ich. Aż tu nagle, i to jeszcze w naszym wieku i na naszych oczach nadeszły nowe wytyczne – zrzucić chusty. Dopadła nas czerwona dżuma. Komunizm to straszny terror, obłuda i hipokryzja. Człowiek od małpy. Wszak to kompletne bzdury. My pochodzimy od czegoś lepszego. Rynek. Demokracja. Oto najwyższa prawda. Gdzie prawda, a gdzie fałsz? Do końca nie jest to jeszcze jasne. Natomiast dzieci jak przedtem tkwią w ławkach, siedzą i ani drgną, a przy tablicy srogi nauczyciel. I tak wieki całe trwa duchowy sadyzm nad dzieckiem. Jakby edukacja to był wściekły zwierz, nieznany i straszny, pragnący każdego nowonarodzonego jak najszybciej zagnać do jakiejś niewidzialnej klatki. A to zwierzę ma swoich żołnierzy, wykonawców, kim oni są? Kto pastwi się duchowo nad dziećmi? Nad każdym człowiekiem, który przyszedł na ten świat? Jaki jest ich zawód? I jak tu wierzyć tak po prostu, że ich imię – szkolny nauczyciel i rodzic? Wykształcony rodzic. Nie mogę w to tak po prostu uwierzyć, a wy? Teraz nauczycielom nie płaci się pensji w terminie. Nauczyciele strajkują, nie będziemy uczyć dzieci. Powiedzcie, dobrze to czy źle, gdy nie wypłaca się człowiekowi pensji? Oczywiście źle. Przecież człowiek musi za coś żyć, lecz jeśli wśród strajkujących rzeczywiście są duchowi sadyści? Powiedzcie, źle to czy dobrze, że nie dają pieniędzy temu, kto pastwi się nad waszym dzieckiem? W ogóle strajki nauczycieli doprowadziły mnie do ciekawych rozmyślań. Obecnie w dużych miastach istnieją płatne szkoły. Organizatorzy tych szkół najbardziej utalentowanym nauczycielom nieźle płacą, przykładowo 2 razy więcej niż w zwykłych. Nie każdemu rodzicowi udaje się posłać dziecko do takiej szkoły, nawet jeśli ma finansowe możliwości, ponieważ takich szkół jest za mało. Dlaczego jest za mało? Przyczyna jest prosta. Brakuje dobrych nauczycieli, organizatorzy nie mogą ich znaleźć. Jeszcze jedno zagadnienie. Skoro nie mogą znaleźć nauczycieli nawet za dobrą pensję, kto zatem strajkuje? Oto pytanie. Tylko nie chodzi mi o to, proszę, wierzcie, żeby piętnować z całego społeczeństwa wyłącznie nauczycieli. Mówiąc o nich, mam też na myśli siebie.
Przecież jestem jednym z nich, przecież jestem rodzicem. Zmuszałem moją córkę, żeby uczyła się tego, co wykładali w szkole, a na początku pierestrojki spytałem, jak tam na historii? Co teraz mówi wasz nauczyciel? I usłyszałem odpowiedź. Nauczyciel mówi, ale jakby milczał. Co miałem na to powiedzieć córce? Powiedziałem tylko się nie mądrz. Ucz się i już. I teraz te strajki, ale czy tylko nauczycieli? Strajkują lekarze, górnicy, uczeni. Strajkujący piszą na transparentach, rząd do dymisji, prezydenta do dymisji. To logiczne, tak uważa ten, kto strajkuje. Nie ma pensji, to znaczy, że władza nie wywiązuje się z obowiązków. Dziś wydaje się, że w tych i podobnych żądaniach wszystko jest uzasadnione, ale co będzie jutro? Znów pytanie. Być może jutro wyjaśni się, że rząd i prezydent stoją po jasnej stronie, że ratowali ziemię przed okupantami i wampirami. Możliwe, że mimowolnie, sami nawet nie podejrzewając, pod gradem ataków nieżyczliwych osób, ryzykując utratę władzy, nie dawali pieniędzy sadystom, niszczycielom ludzkich dusz, ciał i ziemi. A ci histerycy zgrywali przed wszystkimi męczenników. Dzisiaj są męczennikami, ale tylko z dzisiejszego punktu widzenia i na podstawie obecnych wytycznych. Jutro będą nowe postulaty, kto kim się okaże, jeszcze nie wiadomo. Anastazja mówi, fałszywą drogę każdy sam wybiera. A rozliczenia nie potem, ale w tym życiu następują. Z dniem nowym, z każdym wschodem słońca każdy może sobie uświadomić, na ile prawdą jest ta jego droga. I dany jest ci wybór. Masz wolną wolę. Wybieraj, dokąd iść. Jesteś człowiekiem. I uświadom sobie sedno swoje. Jesteś człowiekiem zrodzonym do życia w raju. Pytam więc, gdzie on jest? Gdzie raj? Kto nas wywiódł w to bagno? Człowiek sam sobie wszystko kreuje. Zrozumcie tylko, co ona mówi. Twierdzi, że teraz nastąpił czas przyspieszenia pewnych procesów we wszechświecie. I ci, których obraz życia nie współgra z naturalnymi prawami bytu, będą wpierw poddani doświadczeniom najbardziej zwykłym sposobem, zrozumiałym i jasnym. I te doświadczenia będą dla nich jak zbawienny znak ostrzegawczy, by zastanowili się nad swoim postępowaniem, swoją drogą. Na tych, którzy nie uświadomią sobie, przyjdą też niedole i udręki duchowe, a potem będą musieli odejść, żeby odrodzić się jako zdrowi dopiero za 9000 lat. Według jej słów wychodzi na to, że górnicy wyrywający trzewia ziemi, lekarze współczesnej medycyny ingerujący w genetykę inżynieryjną, uczeni, ci, co stworzyli śmiercionośne zakłady przemysłowe, oni już otrzymali pierwszy znak – odrzucenie przez społeczeństwo i brak materialnej satysfakcji. Ci z nich, którzy mają dzisiaj materialne dobra, cierpią jeszcze więcej z powodu moralnego niespełnienia, czują podświadomie, że ich działalność jest szkodliwa i nie przynosi nikomu żadnego pożytku. Usiłowałem oponować, protestować, wyjaśniając, że węgiel potrzebny jest zakładom przemysłowym, ale ona na to, czy tym samym zakładom przemysłowym, które dymią, spalają powietrze przeznaczone człowiekowi do oddychania, leją metal, żeby zrobić karabin maszynowy i kule. Innymi słowy, twierdzi, że stworzony przez nas system sztucznego zabezpieczenia życia jest na tyle niedoskonały, że wszystkie jego osiągnięcia obracają się dzisiaj w kataklizmy. Zryta pod dużymi miastami ziemia, gdzie naturalne, podziemne strumienie i wypływające z głębin źródła zastąpiono systemem rur i kranów, tam ziemia nie może się zregenerować i gnije, a zgniliznę tę rurociąg dostarcza każdemu z wodą do kranów. Anastazja mówi też, przyjdzie czas, że ludzkość zrozumie. Największy uczony przyjdzie do babcinego ogrodu. Zgłodniały poprosi o pomidora, żeby się pożywić. Uczony i jego niby wynalazki babci tej nie są potrzebne. Nic o nich nie wie i znać ich nie chce. Żyje sobie spokojnie bez uczonego. A on bez niej nie przeżyje. On. Żyjący w wyimaginowanym, iluzorycznym świecie, świecie bezpłodnym, prowadzącym donikąd. Ona. Z ziemią prawdziwą i z całym wszechświatem.
Ona jest potrzebna wszechświatowi, on niepotrzebny. Chciałem protestować, próbowałem mówić, że jeśli nie będziemy produkować broni, a jedynie zajmować się uprawą ziemi, to staniemy się słabi i z łatwością mogą zapanować nad nami technicznie bardziej rozwinięte mocarstwa posiadające broń. Będą mieli problem, jak siebie samych uratować od własnej broni i od stworzonych z tego powodu społecznych klęsk. Tak, rzucą wszystko i pobiegną z karabinem do ogrodów, do naszych babć, do twoich działkowców, a babcie nie mają karabinów, żeby ich odeprzeć. A czy zdążą dobiec? Jak sądzisz? Nie pobiją się między sobą o babcie. Jeśli nie polemizować z Anastazją i wierzyć temu, co mówi, to wychodzi na to, że wtedy trzeba uznać siebie za kompletnego idiotę, robaka niszczącego płody. Do czegoś takiego nikt nie chce się przyznawać. Możliwe, że nie wszystko rozumiem u Anastazji, ale przynajmniej cokolwiek, próbuję znaleźć coś na usprawiedliwienie tego, co tworzymy. A jeśli nie znajdę rozsądnych wytłumaczeń i trzeba się będzie przyznać do bezsensowności drogi, wtedy... Co wtedy? Możemy się zastanowić. Może dzieciom warto pozwolić dorosnąć bez naszych nakazów. Zapytać się dzieci, dokąd i jak należy iść. Anastazja mówi o tym, że dzieci duchowo przez nas nieokaleczone znajdą w sobie możliwości, by uratować siebie i świat, a dokładniej, odnaleźć dany nam pierwotnie raj. Jak się okazuje, w naszym świecie wszystko jest proste i nie jest proste zarazem. Ale powiedzcie, dlaczego nie rozprzestrzenić doświadczeń szkoły Szczetinina? Dlaczego by nie zrobić chociaż po jednej takiej szkole w każdym województwie? Okazuje się, że to nie takie proste. Poprosiłem Szczetinina, żeby stworzył taką szkołę w Nowosybirsku, zgodził się. Może ktoś pomoże znaleźć lokal? Zapytałem Szczetinina, a gdyby w innych miastach znaleźli się ludzie, zorganizowali bazę. Czy może pan w różnych miastach zorganizować chociaż po jednej takiej szkole? Tak od razu nie da się wszystkiego zrobić, Władimirze. Dlaczego? Nie znajdziemy tylu nauczycieli do szkół. I znów ta sama myśl. O co chodzi? Nie ma nauczycieli. Więc kto strajkuje? Szkoła Szczetinina jest publiczna, nie prywatna. To bezpłatna szkoła Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej. Dlaczego jednak znajduje się w górach, w wąwozie? Dlaczego? Dlaczego strzelali do doktora Szczetinina? Dlaczego zabili jego brata? Dlaczego kozacy pomagają ją chronić? Komu to się nie podoba? Komu przeszkadza? Zaprosili mnie do Gozdumy, do Komitetu do Spraw Edukacji. Przeczytali książki Anastazja i Dzwoniące Sedry. I w parlamencie, i w komitecie znaleźli się ludzie rozumiejący to, co mówi Anastazja. To dobrzy ludzie. Opowiadałem im o Szczetininie, też go dobrze znają, wypowiadają się o nim z szacunkiem. Zatem w czym rzecz? Pytam. Dlaczego nic się nie zmienia w kraju, w edukacji? Dzieci cierpią jak dawniej, idą do tablicy jak na szafot, siedzą nieruchomo w ławkach. Odpowiedź zasmuciła mnie. Niestety jest tragiczna dla tych, którzy dzisiaj są jeszcze dziećmi. To paradoks, ale właśnie nauczyciele, sami nauczyciele są przeszkodą nie do pokonania. Tak to zrozumiałem, gdy usłyszałem następującą smutną odpowiedź. Powiedz mi, co stanie się z całą masą tytułów naukowych i stopni, z niezliczonymi dysertacjami na temat wychowania dzieci? Co zrobić z instytutami naukowymi? To jest koło zamachowe całego systemu, które się kręci. Nie tak łatwo to zatrzymać. Każdy dysertant, a tym bardziej osoba z tytułem profesora, stara się obronić swoje poglądy. Dowiedziałem się też, jak deputowana z parlamentu po wizytacji w szkole Szczetma biadoliła. Niczego w tej szkole nie rozumiem, jest jakaś nietypowa, podobna do sekty. Nie wiedziałem, co konkretnie oznacza słowo sekta. Dopiero później wziąłem słownik i zajrzałem. W słowniku jest napisane sekta, nauka, kierunek, szkoła. 1. Religijna wspólnota, grupa odczepiona od głównego kościoła. 2.
odosobniona grupa osób, zamykająca się w swoich wąskich zainteresowaniach grupowych. Nie rozumiem, co deputowana miała na myśli, ale sądzę, że w odniesieniu do szkoły Szczetinina ani pierwsze, ani drugie niezbyt pasuje. Możliwe, że się odizolował, ale od dobrego czy od złego? Myślę, że jeśli się odizolował, to od sadystycznego traktowania dzieci. A o dumie, której deputowani składają takie oświadczenia, nie powiem nic. Niech czytelnicy pomyślą, w jakim stopniu do niektórych ugrupowań dumy pasuje określenie wyizolowana grupa osób. I dalej. A więc są sektą. Strzelali do Szczetinina, ale on jest mężczyzną. Teraz być może kozacy przynajmniej jakoś pomogą. Anastazja też powiedziała, że będzie chronić wschodzące roślinki. Teraz wszystko rozumiem. Niech ona lepiej nie wychodzi z tajgi. Gdyby przynajmniej była bardziej agresywna, grzmotnęłaby swoim promieniem po dysertacjach, po tytułach, po wszelkiej zgniliźnie. Ale nie. Trzeba spokojnie. Trzeba zmieniać świadomość. Co myślałem sobie o wychowaniu dzieci, o współczesnych szkołach, to napisałem, chociaż pewnie wyszło to nieskładnie i niezbyt szczerze. Niezbyt szczerze, bo w ogóle to miałem ochotę o naszym szkolnictwie napisać wulgarnie. Jednak po spotkaniu z Anastazją zaczął mi się pojawiać jakiś nowy styl pisania i nie wszystkie słowa w nim pasują. Chciałbym też powiedzieć wszystkim tym nauczycielom, którzy umieli na przekór systemowi dać dzieciom choć odrobinę dobra i, jak mówi Szczetinin, wpisać je w prawdziwe, naturalne procesy kosmiczne. Dziękuję. Kłaniam się do ziemi. Z tego, co mówi Anastazja, zrozumiałem także i to o wychowaniu dzieci, że na pierwszym miejscu jest świadomość, iż dziecko jest osobą. W odróżnieniu od nas, dorosłych, malec oczywiście jest od nas słabszy, ale jest on wielokrotnie od nas lepszy, niezepsuty, nieograniczony dogmatami. Zanim więc będziemy wbijać mu do głowy wszelkie mądrości, sami powinniśmy coś, niecoś z tego świata zrozumieć. Sami. Samemu pomyśleć. Przynajmniej na chwilę zapomnieć o obcych nakazach. A my, przedsiębiorcy, będziemy musieli sami jakoś szukać dla nich nauczycieli w każdym mieście i pomóc w stworzeniu szkolnej bazy i tam uczyć swoje dzieci i wnuki. O jasnowidzących i jasnosłyszących. Dzień za dniem mija mój pobyt w tajdze, a wciąż nie znajduję dla siebie żadnego zajęcia. Anastazja gdzieś biega za swoimi sprawami. Syn, choć jeszcze całkiem maleńki, również wspaniale radzi sobie z pomocą dzikich nianiek. Wyszło coś dziwnego. Zupełnie jakby ludzkość nawymyślała wszystko tylko po to, żeby człowiek tylko był ciągle zajęty. A tutaj mogę chodzić sobie po lesie i myśleć. No więc chodzę i myślę. Poszedłem nad jezioro. Usiadłem na moim ulubionym miejscu na brzegu, pod cedrem. Patrzę na paczuszkę z listami czytelników, patrzę i tak sobie myślę. Muszę pamiętać, żeby Anastazja odpowiedziała na wszystkie pytania. Po jakimś czasie przyszła. Widzisz, to są listy od czytelników. Posortowałem wszystkie według pytań. Pytania o wychowanie dzieci, na temat religii, o losie Rosji, o wojnach, różne propozycje, wiersze i życzenia, pisma od jasnowidzów. Widzisz? Widzę. Najpierw zapytałem o jasnowidzów. Są ludzie, którzy mówią, no, wiesz, piszą, że kontaktują się z pozaziemskimi cywilizacjami, z jakimiś osobami z przeszłości, słyszą różne głosy. Niektórzy zapisują informacje przekazywane im od kosmicznego wyższego umysłu. Książki o takich kontaktach mają duże nakłady, na przykład jest taka pisarka. Bławacka. Napisała kilka grubych książek, popularni są też relichowie. Ci ludzie pisali książki, malowali obrazy. Ich książki są czytane, a obrazy wystawiane w wielu krajach. Niektórzy ludzie boją się, gdy słyszą głosy. Spójrz, jest list od dziewczynki z miasta Klinca. Głos przedstawia się jako mądry nauczyciel i mówi, że ona powinna się go słuchać, ale dziewczynka jest wystraszona i prosi o pomoc. Czy oni rzeczywiście z kimś się kontaktują?
Jeśli tak, to jak się to odbywa? Czym według ciebie jest pozaziemska cywilizacja? To mieszkańcy jakiejś innej planety czy gwiazdy? Albo może coś niewidzialnego, co żyje obok nas? Jeśli ludzie kontaktują się z osobami, które żyły wcześniej, to znaczy, że te zmarłe osoby żyją w jakimś niewidzialnym świecie. Każdy człowiek, Władimirze, jest tak skonstruowany, że ma dostęp do wszystkich zasobów wszechświata. Tego widzialnego, jak również tego niewidzialnego. Każdy człowiek może się kontaktować z kim lub z czym zechce. Kontakt odbywa się tak samo jak przez radioodbiornik. Wiele stacji nadawczych emituje wszelkie możliwe informacje, lecz to posiadacz radia decyduje, czego słucha. Człowiek jest jednocześnie i radioodbiornikiem, i jego właścicielem. To od jego świadomości, uczuć i czystości zależy, jaka stacja, jakie źródło dźwięku znajdzie się w jego radiu. Na ogół do konkretnego człowieka dociera ta informacja, którą jest on w stanie przyswoić sobie i wykorzystać. Wszystko powinno odbywać się spokojnie i skromnie, bez namolnego akcentowania swej wielkości. Kiedy mówią komuś o swojej wielkości, próbują wpłynąć na jego ego. Jestem taki wielki, ale właśnie ciebie wybrałem spośród wszystkich, właśnie ty będziesz moim uczniem, także i ty zostaniesz wywyższony. Na ogół mówią tak niepełnowartościowe, bezduszne byty. Nie dane jest im bycie w ciele, więc chcą duszę ludzką stłamsić, by zawładnąć czyimś ciałem. Wpływają na umysł, wykorzystując pychę i lęk przed nieznanym. Wielu czytelników pyta, jak się od nich uwolnić. To proste. One są bardzo tchórzliwe i prymitywne. Trzeba je ostrzec. Odejdź, bo jeśli nie odejdziesz, spalę cię moją myślą. One wiedzą doskonale. Myśl człowieka jest od nich po wielekroć silniejsza. Można też listek jaskółczego ziela rzuć. Przedtem, kładąc go na dłoni, rzec do niego w myślach: wybaw mnie, listku, od wszelkich nieczystości. A jeżeli jest wiele osób i każda chce rozmawiać z jednym i tym samym źródłem? Czy to możliwe? Zobacz, piszą przecież, że rozmawiają z tobą, czy to prawda? Jeśli tak jest, to jak nadążasz wszystkim odpowiedzieć? Wiele jest takich osób, a wszyscy twierdzą, że rozmawiają bezpośrednio z tobą i że im odpowiadasz. Każdy sam produkuje własne myśli. Myśli każdego żyją, one nie przepadają w nicości. Wszystko pomyślane przeze mnie i przez ciebie również istnieje w przestrzeni. W przestrzeni jest też moje marzenie, moje myśli, może je usłyszeć każdy, kto zechce. Jednocześnie może je słyszeć wielu, kwestia tylko w tym, jakie zniekształcenia może dopuścić dany radioodbiornik. Jakie zniekształcenia? Od czego one zależą? Od czystości tego, kto jest odbiorcą. Wyobraź sobie, że słyszysz w radiu, jak ktoś mówi, ale zamiast niektórych pojedynczych słów słyszysz trzaski, a niektóre inne słowa nie są dla ciebie jasne, co wtedy robisz? Próbuję domyślić się sam, jakie słowa należy wstawić w miejsce niezrozumiałych. Oczywiście. Ale wstawione słowo może zmienić, zniekształcić myśl, a nawet odwrócić jej znaczenie. Jedynie własna czystość pozwala słyszeć prawdę bez zniekształceń. Jeżeli niewystarczające są twoje dostrojenie i twoja czystość. Nie należy winić za to źródła. To jest tak samo jak w życiu fizycznym, w waszym świecie. Źródeł dźwięku jest całe mnóstwo, otaczają nas ze wszystkich stron. Każdy chce mieć wyłączność na prawdę, by zawładnąć twoim umysłem i wolą, a twoje życie zbudować według własnej wygody, lecz czy słuchać ich, czy nie, to wyłącznie twoja wola. Masz wolę sam decydować i nie należy mieć o to do nikogo pretensji. Załóżmy, że tak jest. Powiedz mi, gdy zrodzi się pytanie, na które nie ma myśli. Odpowiedzi w całym wszechświecie, to co wtedy? Na przykład zadaję ci pytanie, a takich twoich myśli nie ma w całej przestrzeni, nie stworzyłaś żadnej myśli w odpowiedzi, co się wtedy będzie działo? Pytanie, na które nie ma odpowiedzi, przyspieszy momentalnie rozwój. Jak błyskawica, jak dzwonu dźwięk rozejdzie się we wszystkie miejsca i zakątki i ruch ten będzie trwał tak długo, aż nastąpi scalenie przeciwieństw i zrodzi się odpowiedź i zostanie usłyszana.
Czy to znaczy, że od razu usłyszysz pytanie i zobaczysz pytającego? Tak jak wszyscy, ja również usłyszę go w ułamku sekundy. Ale niestety ludzie od tysiącleci wciąż zadają te same pytania. Są na nie odpowiedzi, lecz słyszących niewielu. Jak się w tym wszystkim zorientować, kiedy źródło jest nośnikiem prawdy, kiedy prawda jest odbierana bez zakłóceń? Nie pojawiają się przecież szumy i trzaski w uszach, gdy słyszymy coś wewnętrznie. Mówisz, że odpowiedź rodzi się jako twoje myśli zrodzone przez ciebie. Jak rozróżnić, czy ten głos jest dobry, czy nie? Przecież każdy, kto słyszy głosy, uważa, że słyszy najwyższy umysł. Kiedy w tobie dźwięczy nie tylko zwykłe słowo. Pojawia się też nagle uczucie, emocje duszy i łzy radości w oczach. Rodzi się odczucie ciepła, zapachy i dźwięki. Gdy jesteś w stanie uniesienia i czujesz potrzebę tworzenia oraz pragnienie oczyszczenia się, bądź pewien, że wyraźnie odbierasz myśli światła. Gdy dociera do ciebie jedynie informacja sucha, wskazówka bądź nakaz, nawet gdyby wydał ci się mądry, najmądrzejszy, a źródło przedstawia się jako najwyższe i niezwykle mocarne i nakazuje ci posłuszeństwo, bądź pewien, za dobrem kryje się niedobro. To coś pragnie cię oswoić, zjednać sobie dla własnej wygody. Jest to byt, któremu nie dane jest wcielić się w doskonałość. Czy wszyscy powinni iść do lasu? Anastazjo, jeszcze jedna sprawa. Niektórzy czytelnicy chcieliby mieszkać w tajdze jak ty. Chcą trafić do ciebie i proszą, żeby im wskazać drogę, jeszcze inni chcą założyć w tajdze osady. Przysyłają projekty do moskiewskiego centrum. Czytałem, że istnieją już na świecie takie osady. Ludzie z miast zostawiają swoje domy i osiedlają się we wspólnocie, na łonie natury. Takie wioski są w Indiach, Ameryce, również u nas w Rosji, na przykład w Krasnojarskim okręgu. Pytają się, jak najlepiej zrealizować te zamiary. Po co uciekać i mieszkać w innym miejscu? Jak to po co? Ludzie uciekają z brudnych miast, gdzie złe powietrze, hałas, zgiełk. Przenoszą się do czystych ekologicznie miejsc, żeby sami byli czystsi. A tam, gdzie teraz jest brudno, kto ma to posprzątać? Inni. Nie wiem kto. Ale czy to źle, gdy w człowieku pojawia się pragnienie mieszkania w czystej okolicy, na łonie przyrody? Pragnienie jest dobre, chodzi o coś innego. Gdy brudzący wszędzie wokół przyjedzie na czyste miejsce, to ten brud ze sobą przywlecze. Najpierw posprzątaj tam, gdzie naśmieciłeś, w ten sposób zmyjesz swoje grzechy. To znaczy, że trzeba zacząć od sprzątania. Według ciebie wszystko w ten sposób będzie się odbywać. Początkiem wszystkiego jest właściwa świadomość. Dążenie myśli, niczym stróżka wody, znajdzie optymalną drogę. Dzisiaj w Rosji wszystko dzieje się w ten sposób. Popatrz uważnie, Władimirze. Nie na darmo, nie tak po prostu i nieprzypadkowo zakłady przemysłowe z dymiącymi kominami są bez pracy. Wciąż mniej funduszy znajduje kraj na armię. Ale najważniejsze, że nie uznaliście za bohaterów tych, których nie grzech byłoby nazwać wandalami, tych, którzy ziemię swoim postępowaniem zaśmiecali. Nie trzeba uciekać do lasu. Tego, kto przyjdzie, leśna przestrzeń przyjmie ostrożnie i długo poznawać będzie jego zamiary, nawyki, sposób życia. Przecież tam, gdzie mieszkałeś i gdzie teraz mieszkasz, też kiedyś rósł las zrodzony przez Stwórcę. W co dzisiaj dobroczynną oazę raju przemieniliście? Ten, kto ucieka do lasu, wcale nie jest ważniejszy czy lepszy od działkowców. Wręcz odwrotnie. To oni na ziemi pustynnej i nieurodzajnej własnymi rękami założyli sady. Zna ich i kocha każda trawka ich ziemi i stara się oddać im ciepło wszechświata. Prawdziwe uczucia żywi ten, kto sam stworzył oazę raju, duszy swojej dobro wcielając pośród zgiełku i martwego mroku. A co wtedy stanie się z miastami? Kto będzie je utrzymywać w normalnym stanie? Przecież w miastach wszystko zaczęłoby się rozpadać i gnić. Niedopuszczalny jest również nagły zwrot od jednej skrajności do drugiej. Konieczne jest spokojne podejmowanie działań, takie jak teraz.
To jest cudowny proces, a w przyszłości będzie jeszcze piękniejszy. No, to twój stały repertuar. Jak dawniej, wszyscy działkowcy są dla ciebie niczym bożyszcza. Tyle, że oni w ogóle nie mówią o duchowości, tak jak wiele różnych ruchów religijnych i wspólnot duchowych. Na cóż ci słowa, zaprawdę, powiadam ci, święte są ich czyny. Wróćmy do listów. 1-5 już przysłał. Twierdzi, że słyszy głos i różdżka mówi mu, że wołasz go do tajgi i on do ciebie spieszy. Grozi mi w listach, przychodzi do moskiewskiego ośrodka, do pana Sącewa. Mówi, że ukrywamy ciebie przed wszystkimi i żąda, żeby zorganizować do ciebie wyjazd. On nie jest jedyny, co odpowiesz takim jak on? Wiesz, sądzę, że oni są w tobie zakochani. Uważają, że razem z tobą mają dobro czynić i dokonywać wielkich dzieł. I razem z tobą mieszkać w tajdze. Odpowiem każdemu, kto ma szczere zamiary, dziękuję wam za miłość. Ale nikogo w tajgę nie przywołuję. Co wy tu będziecie robić? Co wniesiecie? Jeśli macie dobre zamiary, realizujcie je w miejscu zamieszkania. A miłość niech oświeci mieszkających z wami.